No, witam Was serdecznie, moi kochani. Ja jestem Vegeta SSJ, a to jest kolejny odcinek z serii Arcage Warborn Saga. No, poprzedni odcinek mi troszeczkę nie wyszedł, bo niepotrzebnie wziąłem tego Hero Calla, jednak może i będą plusy również tego odcinka, że obejrzeliśmy sobie trochę, jak wygląda świat Arcage'a. Więc cóż, bez zbędnych tutaj gadek, serdecznie Was zapraszam do kontynuowania naszej podróży. No i mam nadzieję, że dzisiaj będzie więcej akcji, a mniej, że się tak wyrażę, komedii. A teraz słuchajcie, wezmę się tutaj, zmienię. Chciałem zobaczyć tą przemianę, właśnie, i pogramy sobie troszeczkę. Może pogramy sobie troszeczkę na tej przemianie. Wow! Ładnie to wygląda. No, mówiąc szczerze, gdyby ona była moją żoną, to nie chciałbym, żeby się zdenerwowała. Myślę, że wy też byście nie chcieli. Pięknie, jakiś tam quest nam wpadł. A w ogóle, co myśmy tu mieli zrobić, bo... aha, tu już możemy komuś zaraportować coś. Aha, Kreis Enchantment Larva. To musimy zbierać z tych... No chyba tam musimy być, co? Tak mi się wydaje. Myślę, że nie bardzo wiem, co mam tu robić. O co tu chodzi? No ale co, my tu będziemy się bawić. Czemu tych farmerów jeszcze ja nie biję? Oni tu są. Dobra, to będziemy bić jednych i drugich, bo to kurczę, w końcu prędzej czy później. Klucz już mam. Cały czas nie wiem, o co tu chodzi. Może ja powinienem gdzieś pójść. 150 metrów mi pokazuje.
niż ty. Coś tutaj trzeba było zrobić. Chyba. O, przemiana się skończyła. Dobra, no cóż ja tu mogę zrobić? O, coś mogę zrobić. Co, już? No już, moi drodzy, już. Tu jeszcze coś mam do zbierania. Jakieś świecące się rzeczy dziwne. Może z kimś do pogadania, kto w tej chacie siedzi. Ale zobaczymy. No to tutaj mamy do pogadania z tymi łośkami. Mam klucz. No chyba go użyję. Okej, udało się. Super. Tu jest jeszcze jeden. Mogę go uwolnić? Czy już nie działa? Nie działa. No nie ma znaczenia. W każdym bądź razie. Może jakiś teleporcik tu jest, co? Przydałby się. Nie widzę, cholerkę. Tutaj mamy coś do zaraportowania. No i elegancko, ale słabo ten ekspicie tutaj. Jejuś. Wiecie co, ja tu będę, kurczę, chyba farmił nie wiadomo ile czasu. Będę musiał sobie próbować poprzerabiać. Coś na krafcie trochę levelu podciągnąć, bo no tak to my nigdy do tego 40 nie dobijemy. O Jezu, czego mnie bijesz? Ja tutaj ze zwierzakami nie chcę się bić, a ona mnie tu hap hap gryzie. No co za głupia, no larwa w końcu tylko. Un momento por favor, bo tam coś chyba musimy wejść na tą skałę. Generalnie zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Nie, nie musimy wejść na tą skałę. Może musimy. Czekaj, 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 czekaj. Co tu się dzieje? Cholerny świat. Dobra, zaraz zobaczymy, czy ja tu w końcu dotrę. Zryłem, moi drodzy, zryłem, jak zwykle. Trzeba po prostu będzie się przejść. Od tej strony. No i tutaj wejść na tą skałkę. Sobie. Tak jest. Na wszystko trzeba zwracać tutaj uwagę. O właśnie. Już jakieś mopki do bicia będą. Troszeczkę tutaj zarośnięte. Jest, ale fajnie to wygląda, naprawdę, naprawdę miło, że się tak wyrażę. Te lokalizacje są bardzo ciekawe. O, spokojnie, bez nerwów.
Tam mam raport, tu mam questa, pewnie trzeba będzie pozabijać te mendy. Co kazał zrobić? Witkiller 4-3, Refalians. Czyli to trzeba zabijać różyczki. Troszeczkę bardziej wymierający przeciwnik, mówiąc szczerze. A nie, to my musimy tego chyba użyć na tych różyczkach. A ja je tu biję, czekajcie, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Takie buty. No ten pewnie będzie chciał, żebyśmy coś potłukli. Coś trzeba porobić. No to porobimy. Co teraz? Tam się coś świeci. Dobra, dobra. Coś tam wpadło troszeczkę tego ekspa. To ten duszek od nas chce. Aha, zatrzymaj jego matkę, żeby jakiegoś tam rytuału nie robiła. A gdzież ta matka jest? Kill Elizabeth and collect Elizabeth Star. Okej, tak troszeczkę się zrobiło mroczno. No i gdzie to? Pani do zabicia jest? Ja tu w sumie jej nie widzę, mówiąc szczerze. Może jakieś schody na górę są, albo coś, no nie wiem, no. Dobra, spróbujemy utłuc jakąś różyczkę. Może to w czymś pomoże. A, wieża jest tam. Do chałupy poszedłem. Out of view. Czyli podrobiliśmy tutaj coś fajnego, stręcz stamina. Nic mniejsze, stręcz. O. Ale na przykład zamiast tego może być.
Albo dobra, dopytam z nim. Intelligence speed. Bez sensu dla mnie. Takie coś. Wejdziemy sobie dalej. Dobra, więcej akcji troszeczkę w tym odcinku mamy. Dobra. Idziemy, idziemy. Mam nadzieję, że do tej Elizabeth w końcu trafimy. Trzeba ją zabić w końcu, nie? No tam, tam trzeba iść. Teoretycznie powinna być tu. Ale jej nie ma! A ja przez ściany nie widzę, bo nie czytuję. A tak a propos właśnie czytowania. Ostatnio oglądałem bardzo ciekawy artykuł na gry online o tym, jak właśnie cheaterstwo zabija gry, MMO zwłaszcza. No powiem wam szczerze, że może tam na górę jakoś trzeba się wcisnąć. Arkage też się znalazł w tym zestawieniu, że bardzo dużo cheaterów było. No jednak jak na razie z tego co widzę, to chyba już z nimi porządek został zrobiony. Kurde, jak tam wleść? Jakoś się muszę dostać na tą wieżę. Tylko jak? Muszę go zabić, no bo żyć mi nie da. No nie mam pojęcia, jak się na tą wieżę dostać, wiecie? To jestem znowu w tej chałupie. No to wyraźnie powiedzieli, że trzeba gdzieś na tą wieżę się wbić. Wyraźnie powiedzieli, że trzeba się wbić gdzieś na tą wieżę. Ale ja tu nigdzie, kurde, nie widzę wejścia. Jeszcze mnie tutaj przytruł. No do jasnej cholery. Gdzie tu, kurde, to wejście jest? Nie mam pojęcia, jak tam się dostać. Może jakoś z tej strony spróbujemy, z tamtej się nie udało. Może tędy pójdzie lepiej. No gdzież toż to?
dobra, mam tu wejść i zabić tą lalkę, ale jak ja mam tu wejść i ją zabić, jak ja tu jej nie widzę? Jak jej tu nigdzie nie ma, no. No do jasnej, przezroczystej. Kurde, ani schodów, ani nic tu nie ma. Dwadzieścia pięć metrów. Czekajcie, może. Tam. Leżeć tam. Aha, jednak są schody. Ekspo spadło na hidden questie. Jest Elizabeth. Kielitek sobie. Dobra. Sprawa załatwiona. Quest, które Tomb of Transformation. To nie było tu w bibliotece właśnie. Tak mi się też wydawało. A, jeszcze nie, to jeszcze nie to, co ja teraz mam zrobić. Kill suspicious conjurers.
Suspicious Conjurers. Cóż tu takiego jest? Tu są. Trzeba wyjść stąd. Zejść po schodach. Potem znowu nie szukał nie wiadomo ile czasu tego, żeby tu wejść z powrotem. Dobra. Dobra, idziemy tam tu łódcą. Wrócimy i po prostu tutaj chyba w tym mrocznym zamczysku porośniętym jakimiś dziwnymi roślinami. Bardzo ciekawym. Będziemy kończyć to po prostu. No kurczę, przecież tędy trzeba iść. Nie tędy, tędy. O, tędy właśnie. No, a czasami się gubi po prostu ta moja tutaj gołębia orientacja nieraz, że się tak wyrażę, daje w kość i dla mnie i dla was. Ale mówię, po prostu wykonam tego questa i na dzisiaj w tym odcinku będziemy już powoli kończyć ze względu na to, że już czas jest na to najwyższy. W sumie kurczę niedobrze, bo nawet jednego levela nie wbiliśmy. No, ale za to zobaczyliście przemianę. A jeszcze może, kurczę, jak się przemienię, troszeczkę pobiję. O właśnie, to te. Za 10 sekund będę miał już przemianę. Chcę może jednego utłukę. O kurczę, no i nie ma przemiany. A tu muszę iść gdzieś indziej chyba zaraportować. Jakiś kłaścik, tu jeszcze jeden kłaścik, Honor Point Collector, Kill Mist Gear, Offensive Round Beef, Collect Bridge Branch. Dobra moi kochani, nie będziemy tutaj przedłużać. No, w tym miejscu chciałbym się z wami pożegnać takim oto właśnie obrazkiem. I życzyć wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności od kiedy będziecie oglądać ten odcinek. Oraz spokojnego weekendu, jeśli będziecie oglądać go w weekend. A grał z wami Vegeta SSJ. Mam nadzieję, że
nie zanudziliście się zbytnio. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego, do następnego, cześć.